Zaledwie 9 minut potrzebowali piłkarze z Nowego Targu, aby otworzyć wynik w spotkaniu z Krzo 1929. W takich okolicznościach na listę strzelców wpisał się Łukasz Mazurek. Przed strzeloną bramką mieliśmy też jedną bardzo dobrą sytuację, praktycznie stuprocentową. Ta, po której piłka trafiła w słupek po uderzeniu Grześka Płatka, więc to nasze mocne rozpoczęcie przyniosło efekt. Taki był też plan i tak ja sobie ten mecz wyobrażałem, tak chciałem, żeby tak to było i tak się stało, że prowadziliśmy. Pomarańczowo-czarnym udało się odpowiedzieć w 74. minucie. Jakub Pawlik, który w pierwszej połowie miał dwie okazje do zdobycia bramki, tym razem umieścił piłkę w siatce. Dla 19-letniego wychowanka Krzo 1929 to pierwszy gol w kampanii 2022-2023. Wyrównaliśmy, dążyliśmy do strzelenia kolejnych bramek. Te bramy, te sytuacje stworzyliśmy. Podhale nie stworzyło praktycznie żadnej jakiejś klarownej sytuacji. W drugiej połowie emocji na pewno dostarczyliśmy sporo, bo był słupek, były interwencje ich bramkarza i tam im wyratował. To myśmy w niego trafiali, no jakbyśmy trafili pewnie gdzieś obok, no to ta sytuacja by była zgoła inna i uważam, że wtedy ten komplet punktów zostałby po prostu przy świętej krzyskiej. Tak jak Maciej Stryczula w kilku sytuacjach uratował swój zespół przed utratą bramki, po przeciwnej stronie Jakub Burek też popisywał się świetnymi interwencjami. W końcówce zawodnicy zarówno jednej, jak i drugiej drużyny domagali się podyktowania rzutów karnych. Sędzia pozostał jednak niewzruszony. Kibice przy Świętokrzyskiej do pracy arbitrów mieli mnóstwo zastrzeżeń. Każdy popełnia błędy i to był trudny mecz na pewno do sędziowania, bo to był mecz walki. Obydwa zespoły były nastawione, widać było od rozgrzewki, od pierwszej sekundy meczu na ostrą grę, na pokazanie swoich takich cech też charakteru. Dlatego w żaden sposób na pewno negatywny ja się nie wypowiem. Zawsze będziemy mówić, że to popełnia się błędy, bo to też jest gra błędów ogólnie. Natomiast ten brak konsekwencji nagle daje, to już nas mocno wybiło z rytmu, jak Mateusz dostaje tam w 10 minucie kartkę, gdzie uważam, że to nie jest kartka, ale natychmiast za dosłownie 10 minut jest dla mnie identyczna sytuacja i nie ma nawet faulu tak naprawdę, więc to jest takie, no ten brak konsekwencji zawsze trenerów frustruje. Po 6 spotkaniach pomarańczowo-czarni zajmują 11 miejsce w ligowej tabeli z dorobkiem 8 punktów. Sympatycy Krzo 1929 mają jednak inne powody do zmartwień. Powodem jest plaga kontuzji. Nie wiem jak z Dziubińskim na ten moment, nie wiem co z Burkiem, bo też tam zawodnik akurat Podhala dość agresywnie go zaatakował, chyba to w palcach, chyba może tam nic nie jest poważnego, ale jest, no, Dziubiński dochodzi. Natomiast zapomnijmy na razie o Arturze i Patryku, bo oni na pewno do końca rundy może być taka sytuacja, że mogą już nie zagrać, bo to są już poważne urazy. Na ten moment nie mamy, to trzeba sobie powiedzieć, nie mamy 50% składu, który występował i naprawdę grał dobrze. Do pełni sprawności wracają Dariusz Brągiel i Kamil Bełczowski, który pojawił się na murawie w końcówce spotkania z Podhalem. Kamil miał złamaną kość stopy, więc piłkarz biega nie na rękach, tylko na nogach, więc każdy zwrot, każda zmiana kierunku, bo tak po prostu można sobie pobiegać, to nie jest lekkoatletyka, tylko to jest dyscyplina charakteryzująca się start-stop, prawda? Trzeba przyspieszyć, trzeba zmienić kierunek, znowu przyspieszyć i zobaczymy, jak w perspektywie tygodnia czasu przepracowania, jak ta noga się zachowa, czy nie będzie jakiegoś tam stanu zapalnego. Darek z kolei dość poważnie naderwał ten mięsień dwugłowy tak pod pośladkiem. Już trenuje, wiadomo, w dużo mniejszych obciążeniach. O kolejne punkty pomarańczowo-czarni powalczą z ŁKS-em Łagów w niedzielę 11 września.